Witajcie dnia drugiego. Wczoraj już nie dokończyłam na polu nagrania, bo przeszłam taki, można powiedzieć, mały dół. Załamanie, niechęć i wszystko, co tylko było możliwe. Później mi oczywiście przeszło, ale już jakoś chęci do nagrywania nie miałam. Przyszła taka chwila, jak zaczęłam tam na tym ogrodzie robić, jak się zaczęłam przyglądać z bliska tym warzywom, i poprzedni odcinek nagrywałam z tej pierwszej ścieżki, ale jak doszłam do połowy ogrodu, tam do końca, to powiem Wam, że tak klęknęłam, bo na kolanach robiłam i mówię, nie, ja mam po prostu dość. Idę do Edzia, on tam robił na polu przysianie. Idę, żeby zapił talerzówkę, zatalerzował cały ten ogród, wyrównał, wybronował, zasiał facelię, bo ja po prostu mam już dość, mam dość tej walki, tego wszystkiego. Później jakoś mi trochę to wszystko przeszło, nabrałam znowu sił, nabrałam chęci, działałam sobie dalej, ale nagrywania już nie było. Za chwilę pojadę, za chwilę, no za pół dnia, ale dla Was tutaj będzie za chwilkę. Pojadę, to pokażę Wam, o co chodzi, co tam się na tym ogrodzie dzieje. Jeszcze walczę i jeszcze będę walczyć, bo się nie poddam, ale chwile załamania są. Dzisiaj w nocy popadało. Dopadało kolejne litry. Nawet już powiem Wam, nie patrzyłam w deszczomierz, ile spadło. Wyjadę później na ogród, bo teraz już mi się chyba też nie chce tam zaglądać. Jak to wszystko tam wygląda, ile tego deszczu tam przede wszystkim spadło. A teraz robię pierożki truskawkowe, jest sezon już na truskaweczki, no i trzeba tutaj wykorzystać tą możliwość, że one są, i narobić pierożków. Jak robię ciasto, to już na kanale było, bo już pierogi robiłam, ale tak szybciutko dla przypomnienia, kilogram mąki, jedno jajko, około 50 oleju i mleko, ale takie mleko gorące, zagotowane, bo tutaj chodzi o to, żeby tą mąkę zaparzyć. Oczywiście mąka musi być przesiana. Przesiewanie, zawsze też to powtarzam, daje to, że ona jest napowietrzona. No i przede wszystkim unikamy takich nieprzewidzianych rzeczy w tej mące, ale tutaj głównie chodzi już też o napowietrzenie. I mleko gorące, z tego względu, żeby mąka się zaparzyła. Ona jak się zaparzy, to jest wtedy delikatniejsza. Pierogi są takie mięciutkie, takie jak powinny być. Można dać wodę, bo wiele osób daje wodę, ale myśmy kiedyś też robili na wodzie. Tylko później ktoś mi, taka starsza kucharka jeszcze wojennej daty, powiedziała mi, że lepiej sprawdzają się na mleku. Ciasto jest delikatniejsze i smaczniejsze. No i my tak robimy już kupę lat. Chyba z 15 lat tak robię. I powiem, że dla mnie są zdecydowanie lepsze. Tutaj rodzina też je uwielbia. No i jest mleko. Ciasto zagniecione dałam sobie do reklamówki, owinęłam je po to, aby ono nie parowało, bo będzie mi obsychać. I u mnie w domu nigdy nie było wałkowania placka takiego na całą stolnicę, co to później się szklanką wykrawa kółka. U mnie robi się zawsze rulonik, odkrawamy kawałek ciasta, gniecimy, dusimy, wałkuje się i tutaj tnę sobie takie, no jak kopytka z ziemniaków. I teraz będę te placki rozwałkowywać wałkiem. Powiem Wam, że dla mnie jest to dużo prostsze, szybsze, łatwiejsze i nie ma tych takich skrawków, bo jak się robi taki placek jednolity, jak do makaronu, i wykrawa się szklanką, to później jest bardzo dużo tych ścinek, trzeba od nowa zagniatać, a tutaj nie. Wałkuję sobie na placki grubości takiej, jaką oczekuję. Tak samo i z ciastem, bo może się pojawią pytania, ile mleka. Ogólnie na kilogram mąki około litr mleka, ale tutaj konsystencję trzeba wyłapać sobie samemu, z tego względu, że jedni lubią ciasto bardziej sztywne, takie twarde, inni bardziej luźne. Ja robię właśnie takie zdecydowanie luźniejsze, bo mi się pierogi łatwiej sklejają. No i podsypuję mąką,
żeby one mi się też nie sklejały, bo rzucam je jeden na drugi. Później bym ich nie rozdarła. Zmiana. Przeniosłam się na zlew. Stół, jak już zauważyliście, na pewno niejednokrotnie mam dosyć niski. Ja jestem osobą wysoką i jest on dla mnie stanowczo za niski. No i jak coś robię, to muszę się pochylać, ale mama jest osobą niską. Kiedyś była wyższa, no ale z wiekiem ludzie troszeczkę się kurczą, maleją. No i tak już mamusia właśnie idzie do dołu, ale nadal jest osobą bardzo aktywną tutaj w gospodarstwie, więc no takim kompromisem stanęło, aby jej nie wyeliminować z tej kuchni, no bo jakby był za wysoki z kolei, to jej by było ciężko trzymać ręce cały czas w górze. No i jest jej zdecydowanie łatwiej mieć stół dostosowany do siebie, a ja po prostu na czas zagniatania robię to na stole, ale później przenoszę się tutaj ze stolnicą i też jest dobrze. I jest, jak to powiedzieć, wilk syty i owca cała. No i teraz tutaj jeszcze odnośnie ciasta, bo ktoś może się zapytać, po co olej w cieście? Olej nadaje ciastu takiej aksamitności, delikatności i ono później jest miękkie. Jeżeli nie da się oleju, ciasto będzie twarde, nie będzie tak aksamitne w smaku, jak właśnie z dodatkiem oleju. No i teraz truskaweczki oszypułkowane, oczywiście nie z szypułkami, i dobieram sobie takie wielkości, żeby później dać ją naraz, całą, nie przekrajać, bo ona będzie bardzo wypuszczała sok. I tak będzie wypuszczała, ale jak jest cała, to zdecydowanie mniej. I pierogi z truskawek robię, jak już u nas tutaj na plantacji truskawki zaczynają się kończyć. Jest, powiedzmy, przedostatnia albo ostatnia odmiana. I wybieram zdecydowanie te mniejsze, bo one są słodsze, one mają więcej aromatu, więcej takiej truskawki w truskawce, jak ja to mówię. Oczywiście to jest żart, bo truskawka ma dużo truskawki w truskawce, ale są po prostu smaczniejsze te takie ostatnie. Jaka to jest odmiana, nie wiem. Wiem, że już tam u pani Joli zaczęła się malwina. To jest odmiana ostatnia, ale niezwykle słodka. Malwinka jest odmianą truskawki przepyszną. Familia zeszła się na kawę. Ja zrobiłam już cały tutaj stół pierogów. Chłopy siedzą tam w pokoju, a mamusia klapła sobie przy stole. Przy pierogach. Przy pierogach. Tylko jeszcze pilnuje, nie ugotowanych. Pilnuje już tych pierogów tutaj. Bardzo lubimy truskawkowe pierogi. No i teraz pytanie, bo często pytacie, że ole, dużo robię, jak coś tam gotuję czy coś. No jest tak, że jak jest dzień pochmurny, jest czas, to robi się na maksa, ile wlezie, mrozimy i później jak przychodzi taki dzień, że pracujemy cały dzień w polu, no nie ma czasu gotować tego obiadu, no to tylko wyciągamy i mamy już gotowy. A że pierogi u nas lubimy, no to robi się jak hurtem. Tak, że my pierogowe ludzie. Pierogowe. Ale ty też zawsze dużo pierogów robiłaś, nie? Też. To różne pierogi. Pierogi zrobione, to już druga tura. Już zdążyli tutaj zjeść. No i teraz jak je gotować do mrożenia? Woda, tutaj wodę osoloną do smaku, bo to zależy, jak kto słone lubi. No i dodaję troszkę oleju. Oleju tak ze 4 łyżki po to, żeby te pierogi później się nie sklejały. Jeżeli one będą właśnie podgotowane w wodzie z olejem, będą takie jakby śliskie. A, to dzisiaj to można mrozić, są zamrażarki, wszystko, a kiedyś to no nie było tego. Tyle się tylko robiło, co na bieżąco, na obiad. Ale kobiety szły w pole i nie było tak, jak mamusia mówi, zamrażarek. A skąd? Ale w baniaki pakowano mięso, nie? No tak. W kany, w gary. W kany. Takie kany były 20-litrowe i jak się świniaka zabiło, to w kany tylko solą się przesoliło i do studni.
na łańcuchu się puszczało, a później jak się wyciągło ze studni, jakie to mięso, ono puściło takie... wodę swoją, no, naturalną, sok. O, jakież to było, jakie dobre. To były czasy. Pamiętam. Oj, pamiętam. To były czasy. Zapach, to, smak tego. Tak, tak. I takie były przeważnie garki gliniane, te dwojaczki takie były, trojaki takie były. To pamiętam, jak babcia też o pierogów narobiła i my szli, dziadek kosą żyto kosił, to właśnie pierogi w tych garczy, to takie w glinianych? Ucho, w glinianych. I na przykład dwojaki, to takie o dwa ucho się złapało. I tu pierogów ściereczką przykryła. I... Pewnie większość z was pamięta, ja nie pamiętam, no, takiego dwojaka. Było, u nas w domu były dwojaki, ale były i trojaki, że babcia mówiła, że na trzy, a myśmy mieli na dwa. No ja pamiętam, jak dziadek szedł obkaszać zboże do snopowiązałki, to kiedyś było właśnie wszystko kiszone w garnkach bądź w studni i się dawało w ściereczki lniane. Tak. Nie było papieru, tylko była ścierka lniana. Tak. Ty dawałaś wtedy słoninę, bo dziadek bardzo lubił słoninę. Mój teściu słoninę bardzo lubiał, no to myśmy kisili tu, jak ja przyszłam do teściowej, żeśmy kisili i on taki kawałek słoniny. I on zawinięty w ściekę, jemu nic więcej nie trzeba było. I pajda chleba takiego swojego upieczonego. Tak, tak. I dziadziuś szedł na cały dzień do obkaszania. O, to były czasy. Ja jeszcze je pamiętam i też pamiętam, bo nie było. Dzisiaj możemy pierogi sobie zrobić i obiad mamy, a kiedyś nie, no, kobiety na bieżąco robiły. I tak jak u babci. U mamusi, twoja mama, pamiętasz, babcia Jadzia? No. Jak ona robiła pierogi. Aj, moja mama to pierogi robiła, to ona takie, o, chyba te cztery trzeba było. Albo i pięć. No, ona, co to nas było, dziewięć i to ona się tam nie krzaniła, tylko takie pierogi zrobiła takiego wielkiego, że jak położył cztery na talerz i było dość. A znowu moja babcia to jak robiła... na przykład pyzy z ucieranych kartofli, to też tak samo pyzy, to taka pyza była wielka jak na rękę, przyklepała i później też tak samo ale to było jedzenie, Renaciu, to nie to, takich pyzów się najadł, boczku babcia nasmażyła, po tym się, ojej, ten tłuszcz aż tutaj cieknął. Ale to było. Nie było takiego jedzenia fast foodowego w ogóle. Ludzie się odżywiali naturalnie, nawet mąka była całkiem inna. Ja pamiętam, jak sialiście pszenicę, żyto i do młyna, tu do Boleszkowic się wiozło. I o, tutaj teraz przerwę. Jak długo gotować? Jak tylko wyjdą na wierzch i zacznie się woda bulgotać. I teraz wyciągam te pierogi bezpośrednio do zimnej wody. Dlaczego do zimnej? Żeby je zahartować, one się hartują, złamać. Wtedy, tak. Muszą być złamane, bo inaczej one później podczas ponownego wrzucania na wodę będą się rozwalały. Tak, i dlatego nie można długo gotować, bo później jeszcze raz się ich na wodę daje. Tak, tym bardziej, że tak jak mówiłam na początku, mąka jest zaparzona gorącym mlekiem, więc ona już na wstępie jest podparzona. Tutaj tylko moment, dosłownie moment, aby to się zagotowało. I teraz zostawiam je w tej wodzie dosłownie na minutkę, półtorej, tyle, zanim wrzucę następną turę pierogów i wyrzucam je na cedzak. Na cedzaku one mi odciekną, też dosłownie ze dwie minutki, nie dłużej, i będę je wysypywać na tacki. Dlaczego nie dłużej? Bo mimo wszystko, jak one będą dostygać, będą się sklejały. U. Także kiedyś, tu wracając do tematu mamusi, to były czasy, było jedzenie całkiem inne. Jak to krótko powiedzieć, było biednie, ale było wesoło. I chyba większość, tak jak w komentarzach, czy jak dzwonicie do mnie, tęsknicie za tymi czasami. Ja tam bynajmniej tęsknię. Ja też. Było wesoło i dzieciństwo takie było, że nie tak jak dzisiaj, każdy się w domach pozamyka, nie ma rozmowy, tylko te telefony, te komputery, a kiedyś gdzie się to cała we wsi, jak ile było, to się wszyscy, cała hura, 30-40 dzieci i wymyślaliśmy sobie, to chowanego, to berka, to w piłkę, to się hula hop,
było wesoło, także... Czasy były inne i tęskni się za tym, przede wszystkim tęskni się... I ta więź była taka między tymi dziećmi. Wymyślali my fakt, że my też głupoty wymyślali tam i to, ale było fajnie, a dzisiaj każdy tak o sobie jest i... No jest życie fajnie. Na pewno uboższe. Co z tego, że my tych potraw mamy multum i jak to tak naprawdę jest tylko zapchaj dziura, puste, w większości puste kalorie. Kiedyś jak taki dziadziuś, czy starsza osoba, czy i młoda, jak sobie wzięła paję chleba i do tego kawał słoniny, raz, że to było zdrowe, bo każdy człowiek potrzebuje tłuszczu do prawidłowego funkcjonowania. Każda witamina, którą przyjmujemy z owoców, z warzyw, czy z jakich innych produktów, rozpuszcza się w tłuszczach i była prawidłowa perystaltyka jelit. Jelita dobrze pracowały, żołądki nie chorowały, a dzisiaj... Ale to naturalne. Człowiek se świnkę uchował na swoim zbożu, pokrzyw się a na... A dzisiaj rzut. Jak za czasów wojny, konspiracja, żeby świnkę uchować. Tak. Się uchowało, pokrzyw się narżnęło, to jak tą słoninę się topiło, czy to jaki to zapach, natopiło się smalców, gary kamienne. Ojej. No nawet zwierzęta były naturalnie chowane. No, tak. Ziemniaki, zboże, pokrzywa, tak. Mlecz, bo przecież myśmy zbierali liście z buroli. Tak. To wszystko świnie zjadały. Także to były same witaminy, a dzisiaj taka świnia jest na komponentach chowana. Często pasze robi się z padliny, niestety taka jest prawda, z utylizowanego mięsa. To zwłaszcza dla drobiu też się robi. No tak jest to karmione, niestety. Pierożki odciekły i teraz zobaczcie, jak one pięknie wychodzą. Są takie troszeczkę śliskawe dzięki właśnie temu, że do wody był dodany olej. Tak. I zostawiam je na tacce luźno. Jeden od drugiego tak położony, nie jeden na drugim, bo też się skleją. Do wystygnięcia. One ładnie tu wciągną i później jak one wystygną, biorę drugą tackę, przekładam do góry nogami każdego pieroga luźniutko, bo tutaj jednak będzie wilgoć pod tymi pierożkami. I takie wystygnięte, przerzucone na drugą tackę, suche pierożki wrzucam do zamrażarki. Tak. I później z zamrażarki wysypuję sobie, jak się zamrożą już, do woreczków, dzielę sobie, czy tam do jednego wora, czy na małe porcje. I mamy gotowe. Tu już kolejne się gotują. Produkcja dzisiaj na całego. Produkcja, tak. Zrobiłam już chyba 2, 4, 6 i 6, 12. Jakieś 16 kilo. To jest godzina 14 od godziny 9. I na tym dzisiaj koniec. Koniec, bo będą mi się śniły w nocy. Jutro druga tura. Tak. Ale będzie co dla odmiany w zimie zjeść. No i ostatnia tura. I finito na dzisiaj. Dosyć od rana. To i tak bardzo dużo narobiłaś. W radiu właśnie powiedzieli, że idą kolejne deszcze do nas. I co jeszcze? No jest rok przestępny, także tutaj aura no jeszcze może nam... Na to nie mamy wpływu. Trudno. No nie mamy. Nie mamy wpływu na to. Trzeba się pogodzić z tym i trudno. A teraz godzimy się i żegnamy się, kochani, z Wami. Życzę Wam takiego optymizmu mimo wszystko, radości, powrotów do przeszłości. Jeżeli macie jeszcze takie osoby, jak ja tutaj mam mamusię czy tatusia, wspominajcie o ich czasach, dowiadujcie się, jak to było kiedyś, bo nigdy tak naprawdę nie wiemy, co w życiu będzie nam potrzebne. Może przyjdzie nam wrócić do garnków glinianych i peklowania mięsa do studni. Także no kto wie, a jeżeli taka wiedza umrze wraz ze starszymi osobami, to my zostaniemy jak te ciemne tabaki w rowie, nie będziemy umieli nawet sobie, jak to mój dziadek zawsze mówił, dziad zdechnie przy studni, bo nie będzie mu się chciało wody wyciągnąć. Wody nabrać, tak, tak, my zdechniemy przy studni, bo nie będziemy jej umieć wybrać. A kto ma dzisiaj studnię na podwórku? Chyba nieliczni. Także życzę Wam, kochani, korzystajcie póki możecie, przekazujcie tą wiedzę i czerpcie radość z tego, wracajcie do swoich wspomnień, do swojego dzieciństwa i nie zamykajcie się na tą starą przeszłość. Zachowajcie w sobie dziecko, nawet w wieku 70 lat. Moja mamusia nieraz się wygłupia i
Pewno, że tak. No a co mam by... Tam nie łupie, ma... tam boli, ale... I nie ma, że nie wypada, bo co sąsiad powie? Sąsiedzi są tacy sami. Wypada, takich mamy sąsiadów. Wypada, czego nie wypada. Pani Sabinko, pozdrawiam tutaj. Wszystko wypada. Wszystkich sąsiadów pozdrawiam, bo wszyscy oglądają, tak. I wszystkich mieszkańców wsi i okolic. I was wszystkich pozdrawiam. I kończę. Żegnamy się. Do następnego.